Moja matka wielokrotnie mi mówiła: rób tak, jak ci matka mówi. Mój ojciec wielokrotnie mi powtarzał: zawsze postępuj tak, jak cię ojciec uczy. Wielokrotnie nauczyciel w szkole mi wyjaśniał, jak należy zrobić zadanie z matematyki. Nie tak jak ja, tylko tak jak on pokazuje. Ponieważ oni są mądrzy i oni wiedzą lepiej. I należy robić tak, jak mądrzejsi od nas uczą. I kochani, uważam, że to jest bardzo dobra zasada mniej więcej do 5-6 roku życia. Jak się skończy 5 albo 6 lat, to należy zacząć robić inaczej. Bo nigdy w życiu nie osiągniesz więcej niż twój rodzic, jeżeli będziesz robił tak jak on. Nigdy w życiu nie osiągniesz więcej niż twój nauczyciel, jak będziesz postępować tak, jak on cię uczy. Jeżeli chcesz osiągnąć więcej niż twój tatuś lub twoja mamusia, to się wreszcie zbuntuj i zacznij postępować inaczej. Owszem, naucz się, zobacz, jak oni to robią. Ale jeżeli będziesz postępować tak jak oni, to maksimum, co możesz osiągnąć, to jest to, co oni osiągnęli. Dlatego, jeżeli chcesz w swoim życiu osiągnąć więcej, to daj ci do tego klucz. Rób po swojemu. Dowiedz się, jak to inni robią, ale rób po swojemu. Oczywiście jest jeden wyjątek od tej reguły. Jeżeli twój tatuś lub twoja mamusia mieli nagrodę Nobla, to raczej się nie starają postępować.